We will move on to the Dr. Marek Krejci from the Center of Slavic Studies in Prague. Dr. Krejci will be speaking about plebiscite in Carinthia, so we will be staying basically in kind of a Austrian territory still. And without further ado, Dr. Krejci, the word is yours. Trąsę kilka słów na temat tej prowincji, o której może Państwo nie wiedzą, że Karyntia, albo jak wtedy mówiono Karantania, była jednym z pierwszych ośrodków państwowości słowiańskiej wraz z Wielkimi Morawami w VII wieku, ale już później w wieku VIII została podbita przez Bawarów i Franków. Vlastně monarchy Habsburské v 19. věku pod jento politiky germanizací oraz asimilací Slovenců, kteří tam měškali, i do dzisiaj jest také dvojezinče. Je Klagenfurt, centrum landu Karintia, a na Slovensku je to Celovec, je Vilach, Bielak, albo Falkmarkt, Velikovec. Dzisiaj tych Slovenców jest tam mniej, jest tylko taka mniejsza. Wracając do tematu historycznego. 29 października 18 roku w Lublanie i Zagrzebie przywódcy Słoweńców i Chorwatów skupieni w Radzie Narodowej proklamowali państwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców połączone wkrótce z Serbią w jedno królestwo. W Celowcu, znaczy w Klagenfurtu, powstała już we wrześniu 18 roku Rada Narodowa Karintii. Prezesem został wybrany ksiądz proboszcz Franz Morej. Rada niestety powstała bez udziału słoweńskiej socjaldemokracji, która była bardzo krytycznie nastawiona wobec dominacji ruchu narodowego przez klerykalów. I niemniej wśród politycznych reprezentacji regionalnych, znaczy słoweńskiej oraz austriackiej, niemieckiej, wkrótce doszło do radykalizacji nastrojów. W końcu listopadu, nawiązując do przymierza, podpisano linię rozgraniczenia pomiędzy komendantem austriackim Ludwikiem Hilgertem właśnie i majorem tej drugiej strony. Zapomniałem teraz nazwisko. Niemniej w kilku gminach słoweńskich ludność przejmowała władzę w swoje ręce i też taka nieliczna jednostka ochotników, chyba 400 ludzi, pod dowodzeniem porucznika Franio Malgaje przekroczyła linię demarkacyjną na rzece Trawie i zaczęła zajmować terytorium na północnym brzegu rzeki. Pierwsza etapa takich starć lokalnych trwała do 14 stycznia 19 roku, kiedy w Grazu, w Styrii, rozpoczęto rokowania na temat rozejmu. W tym czasie właśnie zjawiły się tam dwaj oficerowie amerykańscy, członkowie komisji pod przewodnictwem historyka amerykańskiego na Harvardzie Archibalda Coolidge, który przygotowywał materiały dla delegacji amerykańskiej na konferencji pokojowej. Wtedy młody porucznik Sherman Miles doprowadził zwaśnione strony do rozejmu, który wtedy podpisał również obecny delegat słoweński, niemniej bez uprzedniego porozumienia się z rządem centralnym. A co więcej, Miles o swojej woli zaproponował, że poprowadzi taki terenowy rekonesans w Karintii, aby mogło obserwować sytuację na miejscu. A w końcu raport tej jego komisji Milesa wypowiedział się, że
żeby Karyntia pozostała z Austrią i nowa granica przebiegałaby przez szczyty gór Karawanki, jak i dzisiaj. Z czym zgodził się również Coolidge i później dyplomaci amerykańscy w Paryżu. Ciekawe, że strona słoweńska później starała się w przeróżny sposób wytłumaczyć tę decyzję. Wysuwano różne takie powody obiektywne, bo wtedy była zima i z powodu zaśnieżnych ta komisja nie dotarła do wielu słoweńskich gmin w górach, trzymających tych głównych szlaków komunikacyjnych. Niemniej też subiektywne, w różnych pamiętnikach sugerowano, że Mais został zauroczony przez damy niemieckiego półświatka w Gracu oraz przez takie kolacje z szampańskim, które jego częstowano. Komisji wtedy towarzyszył reprezentant Jugosławii księdz Lambert Ehrlich oraz oficer marynarki wojennej Albert Peter Birgham, reprezentujący władze austriackie. Elegancki oficer, władający biegle angielskim językiem, potrafił lepiej uzyskać względy oficerów amerykańskich. Trzeba zaznaczyć, że Słoweńców wtedy nikt nie rozmawiał tym językiem i językiem dla porozumienia była taka bardzo skaleczona francuszczyzna, język francuski. Co zresztą chyba był też powód dla obserwacji, że Mars przemawiał bardzo mało i więcej słuchał niż mówił. W słoweńskich środowiskach politycznych od początku panowało bardzo optymistyczne przekonanie, że konferencja pokojowa podejmie na zasadzie prawa narodów do samostanowienia korzystną dla Jugosławii decyzję w sprawie granic w Karyntii. Niemniej nie stało się tak. A dyplomaci jugosłowieńscy zostali zawiedzeni bardzo powściągliwym stanowiskiem dyplomacji czechosłowackiej. Dlaczego? Minister spraw zagranicznych Eduard Beneš, pomimo zrzetelnej sympatii českiej opinii publicznej przyjaźnie nastawionej do bratniej Jugosławii, w swoim bardzo osobistym pojmowaniu racji stanu szukał oparcia w dyplomacji włoskiej dla swojej koncepcji politycznej. Trzeba tutaj zaznaczyć, jak pierwszy prelegent, profesor Volpero, mówił na temat Luigi Piccioni, bardzo interesujący jego artykuł o fundach archiwalnych tej misji. Piccioni był właśnie na wiosnę 19 roku głównodowodzącym armii czechosłowackiej, walczących wtedy na Słowacji, albo też tutaj w Księstwie Cieszyńskim. Tak więc dyplomacja czechosłowacka pomimo prób o wsparcie zręcznie unikała oficjalnego zajęcia stanowiska wobec terytorialnych sporów. A ponieważ na posiedzeniach Komisji Terytorialnej pokazywali się bardzo wielkie rozbieżności pomiędzy mocarstwami, tak wtedy ta dezyluzja prowadziła do decyzji rozstrzygnięcia sporów terytorialnych drogą faktów dokonanych. Fran Milczyński w swoim pamiętniku wspominał, że właśnie w ten sposób wytłumaczono sobie takie słowa marszałka Ferdynanda Foch. Już 29 kwietnia 19 roku rozpoczęli jednostki paramilitarne zajęcie spornych terytorii słowieńskie, przechodzą przez rzekę Drawę, która wtedy była granicą. Niemniej z drugiej strony zostali wyparte na pierwotne pozycje i dopiero przyjazd pułków regularnej armii jugosłowiańskiej 28 maja odwróciło sytuację i w nowej ofensywie 6 czerwca zajęto nawet Celowec, znaczy centrum tego całego regionu. Ale wtedy już pod naciskiem Ententy armia jugosłowiańska musiała wycofać się w końcu lipca 19 roku z Celowca, który został zajęty przez oddziały włoskie oddane do dyspozycji powołanej Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej. Tylko dwie części historycznej ziemi koronnej, Karyntia, wyłączono uprzednio z plebiscytu.
Jeśli spojrzeć na mapę, tak po lewej stronie, gdzie dzisiaj znajduje się taki węzeł transportowy Podtepa, po Slovensku. Tablia zostało zajęte, okupowane przez Włochy, a tam na dole Podtepa tutaj, a tutaj po prawej stronie kilku dolin górskich zostało zajęte przez Chorwacji, dziękuję, nie będę już pokazywać, przez Jugosławię. Minister spraw zagranicznych Karl Renner uvedl, wszystkiego nie był pewny odnośnie do rezultatów plebiscytu i jeszcze w lipcu 20 roku prowadził sondaże na temat podziału Karinty pomiędzy państwa bez plebiscytu. Niemniej odrzucono tą ofertę, ponieważ Jugosławia przewidywała, że plebiscyt zakończy się wynikiem korzystnym dla Jugosławii, była ta większość tej ludności słowińskiej. Obie strony więc szykowały się do plebiscytu, a agitacja prowadzona z pomocą aktywnych zwolenników celowała w mało uświadomioną i nezorganizowaną masę. Kreowała postawy wyborców, odwołując się bądź do ich świadomości słowiańskiej, bądź do odrębności mieszkańców, jakoby zgoła odmiennej od Słoweńców mieszkających z drugiej strony góry. Komisja plebiscytowa ustanowiła dla większego odróżnienia odmienny kolor biletów. Jak widać, Jugosławia to biała, a Austria albo Niemcy, bo oczekiwano już wtedy Anschluss, to kolor zielony. 10 października 20 roku odbył się plebiscyt w pierwszej południowej zonie A. Ludność zmuszono dokonać wyboru o państwo o politycznej przyszłości z dwóch wariantów. Österreich albo Jugosławia. Warto zaznaczyć, że česká i polská opinia publiczna okazywała solidarność. Wobec powściągliwości oficjalnej demokracji praskiej grupa posłów w Sejmie Czechosłowackim w Pradze 13 maja 19 roku interpelowała rząd z zadaniem aktywnego dyplomatycznego wsparcia bratniej Jugosławii wobec terroru niemieckiego w Karinty. Wracając jeszcze do bardzo ciekawego referatu mojej prelegentki, chciałbym zaznaczyć, że na terytorium właśnie tego landu Burgerland pierwotnie planowano tak zwany koridor łączący Czechosłowację oraz Jugosławię, bo tam były różne ośrodki zamieszkałe przez Chorwatów, Słowaków oraz Słoweńców, razem łączący się z południową Styrią i właśnie tutaj Karintią, co właśnie się nie odbyło. W końcu w plebiscycie 59%, to jest większość, głosów oddano za Austrię. Strana jugosłowiańska szukała dotychczas przyczyn niepowodzenia w agresywnej, nieprzebierającej w środkach agitacji przeciwnika, w nieprawidłowościach w sposobie legitymacji głosujących oraz w różnych takich aspektach. Niemniej, jak to właśnie było, jest bardzo ciekawe. Przede wszystkim ostatnie badania przedpostawiają, iż część Słoweńców wybierała świadomie Austrię. Dlaczego? Bo Austria była republika demokratyczna, która wtedy po powstaniu przyjmowała sporo ustaw, legislację socjalną, której wtedy w Jugosławii nie było. Po drugie, w Austrii zniesiono obowiązkową służbę wojskową, bardzo niepopularną po czasach, 4 latach wojny. I w ogóle myślano, że potem będą miejscowi ludzie, chłopacy służyć gdzieś tam na Balkanach, w Albanii albo Makedonii, gdzie jeszcze nie było ustalonych granic. Z drugiej strony Jugosławia starała się prezentować jako takie młode, dynamiczne państwo, które nie ma wiele wspólnego ze starą Austrią. Bardzo często tam pojawia się motyw długów powojennych Austrii. Niemniej wynik był taki,
jak byl. A trzeba w końcu mojego krótkiego wystąpienia powiedzieć, że myślę, że on plebiscyt nie wolno przedstawiać tylko na tle narodowościowym, jak dotychczas. Ale w grę podziela i druga optyka. Różna jakość proponowanych wolności obywatelskich, praw politycznych, dobrobytu gospodarczego, ale przede wszystkim indywidualnych perspektyw na przyszłość, wiążących się z wyborem życia w tych dwóch odmiennych państwach. Trzeba tutaj zaznaczyć, że w czasie przedplebiscytowym doszło ze strony organizacji paramilitarnych obu stron do wielu przejawów przemocy oraz terroru przeciwko obywatelom miejscowym, którym właśnie narzucono wybór przymusowy. Musieli wtedy wybierać państwo, w którym chcą żyć, a wielu z nich, myślę, w głębi duszy tęskniło i wyrażało nawet publicznie nostalgię po przedwojennych czasach, kiedy nie było tak drogo, kiedy wszystko było przejrzyste, a uosobnionych i w postaci zmarłego cesarza Franciszka Józefa. Zresztą myślę, że taka nostalgia za monarchią się pojawiała też tutaj w Cieszynie. Dziękuję bardzo za uwagę.